Siema, ja jestem Trzeci i właśnie do PC Monitoring została dodana aktualizacja z okazji Prima Prelease. No i dzisiaj właśnie tutaj został razem z tą aktualizacją dodany nowy pet, którego wam tutaj pokażę od razu w indeksie. O, uwaga, tutaj sobie przechodzę do indeksu, zjeżdżam sobie tutaj na sam dół. Jak widzicie tutaj, o, w tym momencie mamy Hipomelona, którego jak widzicie w tym momencie ma 172 osoby, mają właśnie go 172 osoby, więc ma go naprawdę bardzo mało osób, więc właśnie w pierwszym odcinku sobie tego peta odbiorę, pokażę wam jak można tego peta właśnie odebrać, ale zanim oczywiście to jeśli jesteście nowi na moim kanale, to zostawcie subskrypcję, lepiej pod dzwoneczkiem, abyście otrzymywali powiadomienia o moich filmach, oraz zostawcie również łapkę w górę, pozytywnie, będzie mi wtedy bardzo, bardzo miło, oraz polecam również wesprzeć mój kanał, ponieważ daje wam to dużo bonusów i nagród, a wesprzeć mój kanał możecie już od 2 zł, a zapłacić na przykład PC w kartę, więc naprawdę warto. A więc dobra, na początek tutaj jak możemy zauważyć, mamy tam taką tabliczkę Say April Fools in the chat, a więc odpalam sobie tutaj czat i piszemy sobie tutaj właśnie April Fools, więc April Fools, okej, piszemy i uwaga, gdzie w tym momencie mamy odblokowaną misję, w sensie jakby zrobioną. I teraz tak, kolejna rzecz, którą trzeba zrobić, tutaj akurat mamy jakiegoś gracza, który do mnie cały czas podchodzi, więc wysyłamy mu trade'a. Tutaj mamy właśnie jego, aha, on ma tylko dla znajomych niestety. Okej, jestem z powrotem, ponieważ musiałem coś sobie tutaj sprawdzić i teraz tak, kolejna rzecz, którą musimy sobie tutaj zrobić, jest oddanie komuś jakiegoś darmowego peta. Tutaj mamy, jak widzicie, jakieś osoby, które mają tutaj trade'y tylko dla znajomych, więc dobra, wysyłamy sobie tutaj trade'a, mam nadzieję, że ta osoba przyjmie, no i daj mi jej w miarę jakieś dobre pety, na przykład te Pixel Wolfy, są to w miarę spoko pety, bo są to pety z nowego update'u. I tutaj wydaje mi się, że wystarczy dać 3 pety, więc tutaj wam pokażę, że wystarczą tylko 3 pety. Proszę bardzo, dajmy tutaj właśnie darmowe 3 pety jakiemuś graczowi. No i tutaj jak widzicie w tym momencie, no właśnie te pety już idą sobie do tego gracza. Jak widzicie, mamy tutaj zrobioną drugą misję i teraz słuchajcie, trzecia misja jest taka. Jak widzicie, mamy tutaj napisane, że tutaj musimy zrobić coś z trzema elfami. I rzecz teraz, kolejne wyzwanie jest takie, że musimy sobie przejść i sfiuzować jakieś pety. Tylko teraz pytanie, gdzie była ta maszyna do fiuzowania. Tutaj mamy tą maszynę. Tutaj mamy maszynę do fiuzowania. Okej, na plaży, więc sobie lecimy tutaj i kolejna rzecz, którą trzeba zrobić, to właśnie tutaj sfiuzować 3 Festive Elfy. Obojętnie jakie, wystarczą nawet takie zwykłe po prostu Festive Elfy. Klikamy sobie Fuse, klikamy tutaj Yes. No jak widzicie, w tym momencie wszystkie misje zostały wykonane. No i tutaj dostałem, jak widzicie, ekskluzywa tego właśnie z tego update'u. No i tutaj jeszcze chyba dostałem też, tak jest, dostałem jeszcze tego Astronautkata, więc tutaj właśnie dostałem Hipomelona i teraz jestem 330 osobą na świecie, która ma tego peta, więc jak widzicie, tak to właśnie tutaj to się prezentuje. No i naprawdę bardzo się cieszę, że udało mi się tego peta tutaj zdobyć. No i słuchajcie, skoro mam tutaj tego peta, no to sobie tutaj myślę, że zrobimy jeszcze jakiś opening na przykład, no bo w sumie mam tutaj, jak widzicie, prezenty akurat, więc sobie zrobimy tutaj opening i może jeszcze tutaj trafię jakiegoś huge'a, byłoby to naprawdę coś przemocnego, bo mamy tutaj, jak widzicie, teraz ekskluzywa, którego ma bardzo mało osób, ponieważ no większość graczy no nie wie jeszcze jak tego peta w ogóle odblokować. Więc jak widzicie, mam to odblokowane i w ogóle też, zanim jeszcze zrobimy sobie ten opening, to pokażę wam, że tutaj w Achievements mamy chyba tą jakby misję, tylko muszę sobie ją znaleźć, więc ona chyba będzie na dole, bo już jakby mam ją całą wykonaną, tylko teraz pytanie, gdzie ona jest. Okej, tutaj ją mam, jak widzicie. Właśnie tutaj to jest April Fool's Final. Jak widzicie, tutaj ukończyłem tą misję, no i mam tego peta, więc bardzo fajnie. I ten pet pewnie będzie dostępny teraz tylko przez jakby ten update, przez nie wiem ile, ale pewnie będzie można go zrobić przez tylko teraz, jakby jak jest ten właśnie update. No i pewnie już później, jak się skończy ten event Prima Aprilisowi, no to już nie będzie można go nigdzie zdobyć, więc właśnie polecam wam zrobić sobie tę misję, bo jak, no, jak już wiadomo, co trzeba zrobić, tutaj na filmie wam pokazałem i to nie zajmuje naprawdę, no to zajmuje dosyć szybko, także tutaj polecam, bo później ten pet będzie bardzo dużo warty. No, teraz sobie przechodzimy już do openingu, więc dobra, to otwieramy sobie najpierw te 3 fioletowe prezenty. Okej, zbieramy sobie tutaj to wszystko. Jak widzicie, tutaj w tych pierwszych prezentach nic ciekawego nie mamy. W ogóle wyłączę sobie czat, bo to już mi nie jest potrzebne. To było mi tylko potrzebne do tamtej w sumie pierwszej misji. Dobra, lecimy sobie dalej. Nie pety, tylko teraz opening. Okej, teraz żółte prezenty. Tutaj, jak widzicie, tak to wygląda. Nawet zbiłem sobie tutaj Gifts Mastery 50 level, więc dosyć dużo, bo już prawie, no w sumie już połowę sobie tych giftów wbiłem, jeśli chodzi o mastery. Teraz czerwone prezenty, no i sobie teraz to wszystko tutaj odbieram i za chwilę tak naprawdę będzie, no za chwilę otworzę sobie te najciekawsze rzeczy, czyli właśnie koszyki, z których może wypaść już. Więc tak, sobie tutaj odblokowałem dzisiaj tego peta, ekskluzywa. No i naprawdę całkiem fajnie on wygląda, bo w sumie to jest taki właśnie arbuz, melon, więc dosyć ciekawy pet, śmieszny taki trochę. No w sumie jest to pet na Prima Prelease, więc taki trochę śmieszny wygląd zrobili.
bo wiecie, to pomieszanie tak naprawdę zwierzęcia z owocem, także no ciekawe połączenie. Teraz odbieram sobie ten tutaj koszyk i uwaga, jak widzicie, tutaj chyba Huge'a nie mamy, zobaczmy. Tutaj odbieramy sobie oczywiście te lootbagi i prezenty, no i tutaj huge peta nie ma. Tutaj mam jeszcze jakiegoś gema, okej, ale lecimy sobie tutaj z ostatnim tym koszyczkiem, no i uwaga, klikam i czy tutaj będzie huge? No pewnie nie będzie. Tutaj mamy takie o gifty, mamy jeszcze tutaj lootbagi, no i tutaj jeśli chodzi o ten cały opening właśnie tych wszystkich prezentów, no to na tyle. A więc dobra, słuchajcie, teraz myślę, że sobie przejdę na Trading Plaza, więc tutaj sobie idę na shop i przejdę sobie na Trading Plaza i zobaczymy reakcję ludzi właśnie na tego peta, ponieważ ma tego peta naprawdę bardzo mało osób na całym świecie, więc przechodzę sobie tutaj na Trading Plaza i zobaczymy reakcję ludzi właśnie na tego peta, więc jestem ciekawy, ile osób na Trading Plaza będzie miało tego peta, bo możliwe, że trochę osób tam będzie, bo będą chcieli również właśnie pokazać, że mają tego peta, więc widzimy się za chwilę na Trading Plaza. Okej, więc jak widzicie, już jestem na Trading Plaza i tutaj jak widzicie, no kilka osób ma tego peta. Mam więc takiego gracza, który już ma tego peta. Tutaj widzę, że no trochę osób ma te pety. No, co prawda mało, ale kilka osób tutaj jest, ponieważ no właśnie też jakieś osoby chciałyby się tutaj również pochwalić. I napiszmy sobie na czacie I want to sell hippomelon. Chyba tak się pisze tą nazwę. Hippomelon przez 2P. Tak, przez 2P, dobrze napisałem, więc tak, I want to sell hippomelon. I teraz tak, może sobie odblokujmy trady teraz, odblokujmy sobie teraz trady, ustawienia, all, tak, dobra, all, tak, wszyscy, okej, okay. I want to sell, napiszmy jeszcze raz, I want to sell hippomelon, send me trade, i teraz tak, kto, zobaczymy sobie tutaj reakcję ludzi, jak widzicie, no dosyć sporo, o, tutaj mamy w ogóle mojego widza jeszcze. Witamy bardzo serdecznie, no to pozdrawiam tutaj Fifi. Pozdrawiam, tutaj ciekawe, że się udało mi się spotkać widza na Trading Plaza, więc tutaj pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Okej, tutaj mamy trade'a. Okej, zobaczymy, co tutaj ta osoba zaoferuje. Klikamy sobie oczywiście tutaj hippomelona i zobaczymy, co ta osoba nam tutaj zaoferuje. Jak widzicie, mamy tutaj gemy i dała nam ta osoba tutaj, jak widzicie, 1,5 biliona gemów, więc jest to dosyć mało tutaj. Okej, mamy jeszcze takiego ekskluziwa, Pankeya. Za 15, tutaj ta osoba chciałaby go sprzedać za 15 bilionów, więc powiedzmy, że ten trade jest warty 16,5 biliona, więc tutaj ja sobie to odrzucam. Odrzucam sobie tego trade'a oczywiście. Lecimy sobie dalej, tutaj wydaje mi się, że za bardzo ludzie nie chcą kupować tych petów, ponieważ tutaj w sumie nie wiem czemu, ale jakoś tak ludzie z tego co widzę wszyscy chyba awczą. Okej, tutaj mamy w ogóle dosyć sporo już tych różnych jakby tych petów, więc tutaj no tutaj na trading bardzo dosyć dużo osób się chwali tym petem, jakby chce sobie właśnie też pokazać i zobaczyć akcje innych. Okej, tutaj mamy jeszcze jakiegoś trade'a, zobaczymy. Dajmy tutaj oczywiście hippomelona. No i myślę, że sobie możemy za chwilę stąd iść, bo tutaj no na trading plaza dosyć sporo osób właśnie ma tego peta. Ogólnie ma go bardzo, bardzo mało osób, ale na trading plaza tutaj ma go dosyć sporo osób. Tutaj ta osoba po prostu chce go za darmo, więc tak to nie. Więc sobie to oczywiście tutaj wyłączam. No i słuchajcie, okej, tutaj mamy jeszcze, dobra, no to jeszcze jednego trade'a, tutaj już ostatniego, do 3 razy sztuka. Zobaczymy, co ta osoba nam zaoferuje. Klikam sobie tego hippomelona i myślę, że możemy tutaj już sobie stąd wyjść. Ta osoba chyba nam nic nie chce dać, więc może ja sobie stąd wyjdę, bo tutaj to sobie nam nic nie chcą dać, więc ja sobie tutaj wyłączam już te trady. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to było na tyle, więc mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Jeśli jak to, zostawcie oczywiście łapkę w górę pod tym filmem oraz nie zapomnijcie wrzucić o subskrypcję mojego kanału i dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z moimi filmami. No i też przypominam wam, że możecie wesprzeć mój kanał, ponieważ daje wam to dużo bonusów i nagle, więc naprawdę warto. No ja już nie przeżyłem tego filmu, także to było na tyle, trzymajcie się, no i cześć!